życia. Wow, siemanko rodzinko, z tej strony Gabryś, czyli bracia, ale Diego nie ma, ponieważ w dzisiejszym odcinku zamierzam zrobić Halloween prank na całej klasie razem z nauczycielami. Mój starszy brat, Eddie, pokaże wam aż dwie sztuczki straszne halloweenowe, a ja pokażę wam sztuczkę, której możecie wy nawet się sami nauczyć. Odcinek pomoże mi nagrać siostra, a Eddie przyjedzie już do szkoły. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, koniecznie wciśnij ten czerwony przycisk, który jest na moich włosach i sprawdź, żeby ten przycisk stał się szary. I koniecznie nie daj łapkę w górę, daj łapkę w górę, nie daj łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco i oglądaj koniecznie do końca. Ja już jestem w szkole, dlatego teraz zadzwonię do Adiego i zapytam się, za ile będzie. A kameruje oczywiście spoko ta Nikola. Dzięki, Niki. Nie przedłużając, dzwonimy. Halo, kiedy będziesz? Dobra, no to się pospiesz. No dobra, właśnie to już jestem, siema. Siema rodzinko. Dobra, słuchajcie, odcinek halloweenowy. Ja pokażę wam dwie profesjonalne sztuczki. Wystraszymy może kogoś w sekretariacie albo mojego nauczyciela. Dobra, i na pewno dzieciaki i uczniów na przerwie. A ty pokaż tą sztuczkę, której wy możecie się nauczyć w domu z tą ręką. Dobra, może być. Dobra, będzie się działo. No to lecimy. Lecimy. Okej, słuchajcie, czas na pierwszą halloweenową sztuczkę w szkole. Słuchajcie, ja na tych kartach napisałem różne rzeczy z Halloween. Jest czarownica, jest krew, jest czaszka, nietoperz, prawda? To wszystko kojarzy się z Halloween. Duch, pająki, pajęczyna, różne halloweenowe rzeczy. Chciałbym, żebyś powiedziała stop, kiedykolwiek chcesz. Stop. Weź proszę swoją kartę. Zobacz, co wybrałaś. Co tam jest? Robaki. Wystaw ją przez siebie. Swoją, w sensie. I drugą trzymaj tak. Zobacz, tu jest napis robaki. Weź całą... O tak. Chciałbym, żebyś całe karty... Trzymaj kartę w dłonie. Zobacz. Tu jest walet. Ja wyciągnę robaki. Są tutaj. Ale już te robaki są trochę obrzydliwe. A na pewno te, które masz w rękę. Otrzymuję. Jezus! To są żywe robaczki. Takie obrzydliwe robaki to już jest tragedia, co nie? Najgorzej wiesz co jest, że masz je w rękach. Nie, ale... To nie są do jedzenia, pamiętajcie. My teraz właśnie idziemy do sekretariatu, gdzie Adi zaciąguje nauczycieli. Koniecznie oglądajcie do końca. Zamierzam przestraszyć panie taką hardkorową sztuczką halloweenową. Wchodzimy, nie? Okej, czas teraz skręcić grono pedagogiczne. W tych kartach, zobaczcie, są przeróżne rzeczy, których można bać się w Halloween. Jest czaszka, nietoperz, czarownica, pająki. Nie, przełożę. Chciałbym, aby pani powiedziała stop kiedykolwiek. Stop. Proszę wziąć kartę. I może pani pokazać do kamery, co pani brała, jeśli pani wystawi kamerę przed siebie. Robaki, tak? Robaki. Chciałbym, żeby całą talię kart trzymała pani w dłoniach. Wszystkie karty. Teraz... Dama. Idealna karta dla pani, więc ja wyciągnę robaki, żeby nie było ich w dłoniach. Robaki są takie często obrzydliwe, jak się ruszają, prawda? Myślę, że tych może się pani przestraszyć, które ma pani w dłoniach. W dłoniach? Pani zobaczy. O ma! Robaki halloweenowe! Słuchajcie, w międzyczasie, kiedy robimy sztuczki w szkole, mała reklama. Pamiętajcie, że 23 listopada występuje w półfinale programu Mam Talent i potrzebuje waszego wsparcia. Będziecie mnie wspierać? Super, a teraz wracamy do czarowania. Dobra, teraz Adi pokaże inną sztuczkę. To tak, jak masz imię? Maja. Maja, czy możesz podać lizaka koleżance? Przytrzymaj proszę. Daj mi znudzę. Krew, jest czaszka, nietoperz, duch, czy na robaki, różne rzeczy. Powiedz stop, kiedy chcesz. Stop. Chciałbym, żebyś wzięła swoją kartę. Za co jest napisane na niej? Patrz, sztuczkę. Zrobisz rękę, tak? Zaczekaj, patrz. Jest no. Pająk? To zobacz. Zrobimy tak, że ten pająk zniknie, zobacz. Tu są pająki, zobaczcie. Te pająki znikają, zamieniają się na dziewczynę. To znaczy, że pająk pojawia się na dziewczynie. Odwróć rękę. Dobra, słuchajcie, skończyła się przerwa, więc biegniemy teraz na lekcję wychowawczą. Masz standardki dzisiaj? Tak, i dzisiaj go
zaczarujemy sztuczką, ale przede wszystkim tej sztuczki, co pokaże wam Gabryś, to będziecie mogli się nauczyć, więc za chwilę on też wyjaśni. I naprawdę ta sztuczka będzie pyszna, więc polecam ją zrobić. Ta sztuczka jest naprawdę prosta, bo musicie mieć przy sobie miskę, trochę cukierków, no i musicie poprosić jakiegoś dorosłego, żeby wyciął wam dziurę w misce. Musicie włożyć rękę, przysypać cukierkami i potem zapytać się, czy ktoś chciałby cukierka. No i potem go przestraszyć. Wow, teraz zrobimy sztuczkę. Weź sobie cukierka. Spokojnie, to tylko moja ręka. Cukierka! Halloween tak naprawdę nie jest straszne, bo teraz pójdę się podzielić razem z moimi znajomymi. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka do końca. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i wciśnijcie dzwonek. I piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy nagrywali więcej odcinków u Gabrysia w szkole. Ty byś chciał? Ja bym bardzo chciał, mam wiele pomysłów. Super. W takim razie odcinek kolejny w środę o godzinie 15. Do zobaczenia.